Panie trenerze, olbrzymi sukces. Był taki premier, który mówił jest, 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 jak przyjechał z pewnego ważnego spotkania. Dzisiaj pan trener też może powiedzieć po tym meczu jest, jest, jest. Łatwo nie było. Było bardzo ciężko, jak w każdym meczu. Wiadomo, gramy z zespołami bardziej doświadczonymi i lepszymi. Myślę, że dzisiaj graliśmy z najtrudniejszym przeciwnikiem z tego względu, że jest tam bardzo dużo doświadczonych zawodników. Pewne sytuacje, które były rozgrywane, nie mogliśmy dać sobie rady, ale niestety chłopacy jeszcze na tym etapie nie są przygotowani do rozwiązania takiej sytuacji. Dlatego no niesamowita walka. Ogromna walka, tutaj naprawdę chylę czoło przed chłopakami, bo zrobili kolosalne postępy, ale przede wszystkim ogromna ambicja, walka, chęć grania na wyższym poziomie sprawiła, że jesteśmy tak wysoko w Pucharze Polski. Dzisiaj w tym meczu wynik falował i różnie to się układało, ale różnie też grała przede wszystkim obrona Przemyśla, w drugiej połowie bardziej agresywna, wyższa i z tym też potrafiliście sobie poradzić. To też bardzo duża zasługa tych chłopców, że nabrali tego właśnie doświadczenia, pewności siebie i momentami w ten indywidualny nawet sposób potrafili rozstrzygać akcje. Tak właśnie, takie sytuacje pokazują, jaki jest postęp z poprzedniego roku. W tamtym roku przy drużynach w drugiej lidze, które wychodziły wysoko, my mieliśmy potężne problemy, żeby wygrać mecz, a tutaj my przy takich obronach wygrywamy z pierwszą ligą, także nie wiem, czy to jest prawda, ale coś mówiłem chłopakom, że Związek rozpatruje możliwość awansu bezpośredniego do pierwszej ligi. Jeszcze jedna rzecz, wprowadza pan coraz to nowych, coraz to młodszych zawodników, nawet w takim meczu jak dzisiejszy, gdzie obciążenia były duże, to się sprawdziło w drugiej połowie, wie pan, kogo mam na myśli. Oczywiście tak, gra chłopak bardzo fajnie, szkoda, że tak późno do nas dołączył, niestety on był kontuzjowany, troszkę za mało juniorów tutaj gra, myślę, że do tego zespołu będzie coraz więcej trafiało juniorów. A przy takim graniu na tym poziomie oni robią bardzo szybko postępy. Kasper, nie zadrżała ręka w ostatniej akcji, która przesądziła o wyniku dzisiejszego spotkania. Chociaż momenty różne miałeś w tym spotkaniu, jeśli chodzi o rzucanie bramek. Ale ta ostatnia akcja, zostałeś bohaterem meczu. Oczywiście, no. Idealny mecz, idealnego meczu nie zagrałem. Starałem się jak mogłem zagrać na tyle, ile potrafiłem. Rzucałem bramki, nie wszystko to... Wszystko to powinno wejść tak naprawdę, to wszystko wchodzi na treningach, na innych meczach, no dzisiaj się nie udało, po prostu to sobie inni trochę bramkarze. Cóż, no nie zadrżała ręka, no jesteśmy już na takim poziomie, że to trzeba trafić, staje się przed taką decyzją, to jest decyzja taka zawodnika, że no, jeśli nie trafi, no to trochę tak no, słabo, no trzeba się zderzyć z tym, że po prostu z pełną odpowiedzialnością trafić i tyle, no. Doprowadzić drużynę do awansu dalej. Tak robią liderzy. Kasper, dzisiejszy mecz pokazał, że jesteście już taką bardzo doświadczoną i pewną drużyną, bo te momenty w tych meczu, jeśli chodzi o wynik, były bardzo różne. Było minus 3, minus 4 w pewnych momentach, a jednak potrafiliście się podnieść i rozstrzygnąć ten mecz na własną stronę. Tak, to był różny mecz, naprawdę nie był on łatwy, na pewno to był ciężki bój, naprawdę. I czuję po sobie, że naprawdę trzeba było biegać w to i z powrotem, każdy zawodnik musiał biegać tak samo. Graliśmy mocno w obronie, ciężko było być to koło, które dużo nam rzucało, ale naprawdę zagraliśmy fantastyczny mecz. Biorąc pod uwagę, że naprawdę to jest super drużyna, naprawdę. Do tej pory nie graliśmy z lepszą drużyną, to są faceci naprawdę, super, naprawdę. I bardzo się cieszę, jestem dumny z mojej drużyny, że tak potrafiliśmy się postawić. No. Dzisiaj to, co wspominaliśmy kilka dni temu, jak zapowiadaliśmy spotkanie, że bardzo ciężka będzie do przejścia pewnie obrona Przemyśla z bardzo doświadczonymi, silnymi zawodnikami i ta obrona dzisiaj sprawiała dużo problemów, bo była bardzo urozmaicona. Ale co się okazuje, Azoty Puławy mają na każdą obronę znalezioną receptę, bo właściwie w każdej sytuacji sobie radziliście. No tak, no na początku Przemyśl grał 6-0, rzucaliśmy troszkę z daleka, trochę więcej.
później troszkę wyżej wyszli do nas, trzeba było troszkę uaktywnić nóżki, troszkę zacząć biegać, zacząć robić zwód. No, udawało nam się to, bo oczywiście przed tym meczem trenowaliśmy dużo jeden na jeden, bo wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać tego. No i są efekty tego, 2 minuty, rzuty karne, no, naprawdę super, super. Jak wczoraj oglądałem zdjęcia z Piotrkowa ze sparingowego meczu pierwszego zespołu i zobaczyłem Wojtka Boruckiego w bramce, a trenera Markuszewskiego na ławce, pomyślałem sobie, Holender, dzisiaj tak ważny mecz, a oni w Piotrkowie, okazało się, że przyjechali. To chyba było też dla Was bardzo ważne, że Wojtek z tyłu stanął w bramce, a trener Markuszewski poprowadził Was z ławki. No tak, no jesteśmy drużyną, to nie ma tak, że jeden sobie gdzieś jedzie, no. Doszliśmy do tego pucharu razem, tak, przeszliśmy każdy mecz razem, to i wygrywamy razem i musimy całą drużyną być na tych meczach. Czy to na boisku, czy to na trybunach, ale jesteśmy wszyscy razem, zawsze. Co, Wojtek bardzo nam pomógł, to jest super zawodnik, na super poziomie gra jako bramkarz. No, trener Markuszewski, no, daje nam tu dodatkową siłę, takie jego doświadczenie, daje nam takie troszkę bezpieczeństwo na boisku, czujemy się pewniej przy nim. No, super. No. Ćwierćfinał Pucharu Polski, zapewne zespół z Superligi. Wolelibyście kogoś innego spoza Puław Superligi, czy zmierzyć się z pierwszym zespołem Azotu Puławy, żeby sprawdzić się, jak na tle brązowego medalisty wyglądać? Chcielibyśmy zagrać z Vivę Tauronem Kielce.